Cześć, dzisiaj we vlogu pokażę postępy pracy z naszej obecnej budowy. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, gdyż cały czas te prawie 95% widzów nie subskrybuje kanału, a nie ukrywam, że skoro już oglądacie, no to naprawdę kliknięcie tego czerwonego przycisku nic nie kosztuje, a mi bardzo pomoże. Także zachęcam mocno i zapraszam do oglądania. No i dobra, tak jak widzicie, my już tutaj wyprowadzamy sobie całą stronę na gotowo. Tutaj jak widać już te takie attyki prowizoryczne już prawie skończone. No tutaj zostało jeszcze dociąć pod kątem, to zobaczymy jak wyjdzie. Jak wyprowadzimy sobie orynowanie, to sobie tak wypuścimy, żeby jeszcze ewentualnie tutaj pod rynnę ładnie wpasowało. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Bo będziemy lecieli i tak od góry do dołu. No, ofoliowane, żeby płyta nie miękła. Nie wiem, czy tutaj będzie widać, lekki spadek jest, są ułożone takie tasiemki, żeby chociaż minimalny spadek do środka osiągnąć. No tutaj ona jest sztywna, bo to jest 22 płyta. Nie powinna opaść, no tym bardziej, że zaraz będą i tak tu styropian dawali. Także tu będzie podparcie dobre. Dwie łaty i standardowo ta folia wywinięta do góry. No i tyle, tutaj takie coś. Tutaj, tak jak tłumaczyłem wcześniej, łaty mamy ścinane pod kątem. Tutaj mierzyliśmy na od pilarki leciliśmy sobie ładnie, ścinaliśmy, no bo mamy szóstki, a pod blachodachówkę płaską plus Pruszyńskiego jest napisane piąteczki, także przycięliśmy na piąteczkę, żeby tu się nie opierała ta blacha, no bo tam robiliśmy testy na bez obcięcia, no to tam 2-3 mm tutaj odstawała wyżej. Tutaj podnosił się nosek, no i nie wiem, to chyba przeciwdziałaniu temu, że jak stanie się nogą czy coś, to po prostu, żeby tu nie, w tym miejscu się nie robiło przełamania. Tak mi się wydaje, że to chyba tylko po to. No, w każdym razie jest wyraźnie napisane, że ma być 5x4, a nie 6x4, to trzeba zrobić 5x4, tak żeby po prostu to nie przeszkadzało. No, to tutaj po prostu ścięliśmy, żeby już nie kombinować z kupowaniem następnych łat. Takie były przywiezione, takie wykorzystaliśmy. Co do łat, no to co jeszcze? A z tej strony jeszcze są niepokręcone. Zaraz zobaczę, czy z drugiej strony chyba są już pokręcone. Są ładnie poklejone, ono się tak tylko... Tak, ładnie jest poklejona. Tylko się tak lekko bufi. Jeszcze muszę taśmę dokupić. Tutaj. Widzę, że się nie klei. Zabrakło nam taśmy. No. Tu jeszcze wyciąć te dwie łaty. No i tyle. Zaraz tutaj zobaczymy, czy tu chłopaki tu. Tak, tu już są pokręcone. Jak widzicie, wkrętami. Dawałem tu długie wkręty. 120. Tak, żeby tam 4 centy leżała sobie w krokwie, no bo wiadomo, tu mamy już łaty czwórki, to znaczy te kontrłaty czwórki z łat zrobione, tak żeby była lepsza wentylacja. No i dlatego tutaj zastosowałem wkręty. Pierw sobie gwoździkami łapaliśmy, żeby ustalić, później podrównać ewentualnie jakieś tam malutkie kliny, żeby wyrównać tą mokrą więźbę. No i tyle, dokręcić później i jazda. Jeszcze tutaj muszę tymi dziewiątkami
połapać to kontrłatę, bo jeszcze nie była łapana. No ale dziewiątek nam zostanie z tych murków. Były kupowana, już widzę, że została jeszcze jedna cała paczka. A chłopaki mają jeszcze w pasach i po kieszeniach zapakowane, także na spokojnie jeszcze wystarczy, żeby tutaj przelecieć przynajmniej po dwa w jeden odcinek kontrłaty. No to takie coś. Tutaj jeszcze tam garaż też już skończyliśmy, znaczy skończyliśmy konstrukcję, skończyliśmy, zaraz pokażę. Już tam Piotr zdmuchuje. No. I tak to wygląda, jak widzicie. Jeszcze będziemy mieli do. Tutaj jeszcze ten, wiecie, macie pokręcić trzeba, co nie? Tak, szybkie się. Okej. Widzicie, od środka tak to wygląda. Tutaj gdzie nigdy jak nie łapie nam płyta na tym, to podkręcamy połówki, żeby usztywnić. No to jeszcze trzeba troszkę te dwie dołożyć tutaj. No, okno mamy do przeróbki, bo w projekcie mamy 90, a ma iść 60. No. Jak widzicie, to jest 90. Od góry trzeba zjechać 6 cm, także to będzie mała zmiana. No ale zrobi się. Bez problemu. Pokażę to, jak od góry wygląda. No, tutaj jeszcze muszę się dowiedzieć, ile będzie stropianą, żeby było wiadomo, ile uciąć krokiew. No i to tyle. Jeszcze polecę szybko podokręcać, bo już tutaj Piotr podokręca łaty wszystkie tymi 120-kami. Jeszcze skręcę, polecę, dokręcę. No, 90-kami tutaj kontrolat. Pęk. Pewnie jakiś wkręcik do blachy pod spodem.
Zawsze to dodatkowe trzymanie już. Jak już przy tych czwórkach, łatach, to trzeba tam dokręcić. Jest to włączenie. Tu jest to włączenie. Na trzy wystarczy. Jedna kontra. Dobra, to kręcę takie coś tutaj wszędzie i pokażę, jak okno robić. Chłopaki już tutaj przygotowują, wycinają. No tutaj ogólnie my bijemy tutaj łaty, dlatego że mamy kąt jako czwórkę, jako łatę, dlatego dobijamy tu czwórkę, bo łatwiej. No taką deskę dużą, szeroką na cztery bardzo ciężko dostać, dlatego po prostu skręcamy na łaty. No tutaj najlepiej puszczać od razu po całości tutaj te górne i dolne, no bo tak, tak jest w rotowskich, że są w oknach rotowskich, że a mamy okna rotowskie, że są montowane do no, do góry i do dołu. W Veluxach wiadomo, tu jest narożnik, te narożnikowe, także też trzeba po prostu tu dłużej i tutaj wtedy trzeba zostawić przerwę. No ale to na pewno byście sobie ogarnęli, jak już będziecie to robić. No ogólnie tak, my tutaj wycinamy normalnie, oklejamy tutaj ładnie to, żeby tutaj nie było żadnej tam dziury. Wiadomo, tam trzeba będzie wstawić rynienkę, która tutaj już jest tam na łączeniu. No i dalej to pokażę co i jak już chłopaki będą stawiać. Bardzo ważna sprawa, jeżeli macie kołnierz plisowany, to tutaj łatę trzeba ładnie ściąć, żeby ten kołnierz ładnie się tutaj wywinął, żeby nie starczał tutaj do góry. No ale to zobaczycie, jak już się dołoży ten kołnierz, jak będziemy zjeżdżać blachą do dołu. Wtedy wszystko już będzie widać ładnie. No, tyle. Widzicie, okno już jest obrobione, położone wszystkie uszczelki nasze, znaczy te kołnierze. No jeszcze tutaj trzeba przykleić, prawda, tą uszczelkę klinową dookoła, no i założyć ten kołnierz górny od okna i to będzie gotowe. No ale to coś takiego. No tutaj widzicie, generalnie no lekko może by podnosiło, jakby tutaj dał ten, chociaż ona idealnie wychodzi na ten, to można było nawet tutaj łaty przy kołnierzu tym nie ścinać, dać tu na prosto, bo to w ogóle ona nie przeszkadza, także tak jak widzicie, jest to niepotrzebne tutaj ścinanie, no ale to później zobaczycie, po co to jest przy takich dużych kołnierzach. No ogólnie Veluxa, no są różne kołnierze ogólnie, no jak mają tutaj te duże, rotowskie też takie mają, że tak jak mają tutaj wysunięcie pod skosem, to głównie chodzi o to, żeby to nie sterczało do góry, nie przeklipować tego, bo ta plisowana taśma by się wtedy, no brzydko by wyglądało, kiepsko byłoby ją ułożyć, a tak to ona by mogła ładnie się tutaj wyłożyć i no i wtedy by to ładnie wyglądało. Także takie coś. Rynienka z tyłu wklejona. No, także lecimy dalej. Pokażę później, jak przy oknach, jak już dojedziemy blachą. Już tutaj już bliżej niż dalej i zjeżdżamy do dołu z kryciem i sattykami. No i dobra. Pokażę tutaj, jak jeszcze zarabiać te boczki. Ja mam tutaj 18. Zrobimy sobie z tej strony, będzie lepiej widać. No i czekaj, żeby było widać, to może o w tą stronę. Nie wiem, czy będzie to widać, czy nie, ale ja już tu widzę lepiej. Dobra, tu sobie dodajemy 2, a z tej strony 5.
takie coś wycinać. Coś tutaj przeciąć, nawet pod lekkim skosem. Gdzie to wiadro? Opa. Z cęgi, paluszki. I przeginamy powolutku, załamując. Tutaj też trzeba pod kątem prostym. O. No i to standardowo wywijanie, jak przy każdej innej obróbce. Podnosimy sobie. Takie coś. Tu trzeba sobie trochę podkręcić. Coś takiego. Okej. Okej. Naginamy. Takie coś. No i dobra. Tu można jeszcze to podrównać. Tak już estetycznie wyglądało. Aczkolwiek nie trzeba tego odcinać. Zawsze lepiej będzie tutaj zakrywało pod spodem. Jeden na drugi, jak będzie nachodził. No tutaj ryznąłem, widzę. Farbką lekko i tu w rogu, co złapałem. Wiadomo, że to jest blacha powlekana, on się rysuje. No ale takie coś, widzicie, przegięte ładnie, wywinięte pod wiatrówkę. Wystarczy nałożyć, tylko później tutaj naciąć ładnie. Czy nawet nie trzeba nacinać, wystarczy na równo. No ale my będziemy nacinać jeszcze pod tego, żeby tam nic nie podwiewało, żeby było to dopiszczone. No i takie coś. Dobra, ja idę zamontuję.
tutaj tak jak widzicie, pan robi kominki wywinięte tutaj dodatkowo, wybieranie czego, jak uszczelka puści, to żeby po prostu było szczelnie i trzymała ta woda w razie czego opływała, jakby jakaś uszczelka pękła czy coś. No, także takie co, zaraz pokażemy co i jak folii się wycina. Dobra, dziury już mamy wycięte, przygotowane. Zrobimy sobie będzie ok, takie coś. Dużo tam przecinałeś? Tutaj? Czy nie przecinałeś? Da, z 5 mm. Jur, a ty przecinałeś tutaj? Tak. Tak? A szlifierką przecinaliście, czy czym? Nożem. A, nożem. Dobra, ja też spróbuję nożem z tego. Trzeba przyciąć, bo widzicie, żeby tutaj nie wystawało. Jak zrobimy na prosto, to ona lekko wystaje. Jak się dokręci, to będzie trochę słabo to wyglądało. Tego przyciąć to od tej strony tutaj. Pół centa to. Wystarczy. Jakaś impreza się na tej ulicy szykuje, wiecie? Tak? Bo dzisiaj widziałem już ten i tam porozstawiane, wiesz, karetka przyjechała nawet obstawiająca, wiesz, pewnie medycznie. No może coś takiego będzie. Czy my? Jeszcze tyci tutaj. Ten różek. Będzie ok. Takie coś. No i dobra. Przykładamy sobie tutaj to, jak zastrzeliwuje się. Patrzymy sobie mniej więcej, przez co ona będzie przechodziła. Takiego. O, niepotrzebnie to wstrzeliwałem. Okej. Dobra. Nie mamy, kurczę, nie mam tych brasowskich oryginalnych. No ale niestety robimy to co jest. Takie były dostępne. Ten, tu już nie będziemy kręcić, te ogólnie są takie, że tutaj do łaty, żeby niby dokręcać z tej strony i z tej strony zawijać sobie. No a generalnie to i tak to się nie trzyma tak mocno. Ja to wycinam, no bo tutaj i tak przy tej blaszce nie ma jak jej no zaczepić. Musielibyśmy wiedzieć już dokładnie wcześniej i wycinać od razu, a to aż takie bardzo przydatne to nie jest. Czekaj, to jest góra, co ja robię? To jest góra, od dołu sobie odrysujemy. Oj, sorry.
tak żeby było można zastrzelić. Okej. Ta rura, żeby przechodziła. No i dobra, trzymamy. A czekaj, w spodniej kieszeni nie ma? Czy tutaj pana w kęgu leży? Może w kęgu leżą. A to pasce weź przecież co? To jedną kieszenią wziąłem na cały pas. No ten. Kiedy pociągnął pan też, a to jak nie ma tej pracy dla pasa. Dobra, coś takiego. Odresowany mniej więcej. Wytniemy to. No tutaj ogólnie bras ma o tyle fajne, że ma wycięcie takie dopasowane. Tutaj niestety tego dopasowania nie ma, także jak trzeba będzie sobie zapewnić wiatroszczelność, no to trzeba będzie od spodu sobie okleić, no bo tu od góry nie będzie jak. Okej. Ucinamy po środku. Dobra, takie coś. Dobra, wkładamy to. Nasuwam, widzicie, jak dociągamy do góry. To ta folia tak ładnie dolega. Jak wycięliśmy sobie, widzicie? Jest podwinięta do góry. O. O. Takie coś. O, mam nadzieję, żeby nie spadnie. Zaraz. Okej. Mamy to. Dobra. No, coś dobra. I zapinamy. Okej, zastrzeliwać to. O. To jest odłożone. Yes. Zastrzeliło się, tutaj się zastrzeliło, tu też. I tu też. Widzicie, ładnie folika jest wywinięta. To jeszcze strzeliło, nie wiem czy strzeliście. Jest zastrzelone, tak. Takie coś. Teraz tutaj będzie ładnie po folii sobie opływało. No i dobra, teraz to sobie strzelić. Okej, siedzi. Przełożyć. Okej. Muszę sobie przykręcić wpierw. Ale dobra, ważne, że pasi, że nie trzeba bardziej to wywijać. No, niech tak będzie, będzie lepiej. No i tutaj to dużej filozofii nie ma. Odkleić.
odkleić. Przyłożyć to. I dobra. Takie coś dokręcić to wkrętami i będzie git. Jeden. No. A ja się jeszcze drugi. Ja się tu może, blять, ja się nie przywiek w Polsce. Nas na grzeb pochłodzi. Tylko zaś grzeb pochłodzi. Nie, dobra, dokręcimy to wszystko i... No dobra, podokręcać wszystkim. Oczywiście ja tutaj stosuję te wkręty, bo jak już kręcimy tymi samymi, to żeby było tymi samymi. Wiadomo, że w zestawie są tam zwykłe farmery, ale już żeby tak samo wszystko wyglądało, to zastosujemy te, ja trochę mniej widać. Czy macie wstępny wiosk? Co mówisz? To będziesz jutro pewnie, do godziny przyjadę ten, Kolia. Do której? Do 9 wieczora. O 9 wieczorem, tak? Nie, ja tak myślę. A, ty tak myślisz, a cholera wie jak przyjedzie. To jest granica. No i za 20 wyjeżdżaje 11 z rano. Aha. To my idzie do granicy godzina czasu, max. Granice, jakщо на 3 години приїде границю, так лічити 14 бенди границю приїде, то перш 4 години до Варшави. Ну. Ну, думаю, має спокійно приїхати в Йорку. Ну, мисля, що так, ну. Ostatnia. No i dobra, coś takiego. Dalej przełożyć. Coś takiego. Kominek dokręcić. Tam widzieliście, że jeden jest nieocieplony, tak? Tak, z tej strony. On jest zostawiony, tak? Na tamtą? Cięcia rura. No, dobra. Dobra. Wiesz co jest najlepsze? Że tego nie da rady ustawić na środku, bo ono spierdziela albo na lewo, albo na prawo. No gdzie? No to spróbuj tutaj ustawić to. Spróbuj tam ustawić. No zobacz sobie. O tom. A to plus minus. No jest na tej stronie nie stoi. Mniej więcej ja.
No. Widzisz, trochę tak, trochę tak, a to powinno równomiernie ważyć. Nie, to tu na pewno. No mówię. Nie, tam można było. Trzeba od oka patrzeć, a nie tam, kurde, bo to. Jak kręciłeś? Tu kręcisz? Jura pierwszy zakręcił. A, po boku, dobra. Zawsze było. No po boku. To było zawsze to zaznaczone. No i dobrze. Co się spadło? Wygląda. Kurde, czym to trzeba przetrzeć, bo jakiś klejony ten kominek jest. Nie wiem od czego, widzicie? No tutaj jakieś takie naloty. Z kamerki wchodzi młodzież z nosa. Myślisz? Dobra. No i dobra, coś takiego dokręcone, montujemy następne. Lecimy już z gzymsami. Przyłapię sobie, ustawimy sobie linię. Tutaj trzeba podokręcać te startówki i będzie git. Przyłapać jakokolwiek, żeby było, żeby nie zjechała. Ustawimy sobie na 5, tak samo mamy. Inaczej to sobie zaznaczymy na folii. A tu ile ma ona? 15? Gdzieś tutaj będzie ustawiana. 16,5, tak? Dobrze widzę? Tak, 16,5. 5 wystawimy. I 16,5 zaznaczymy sobie. Okej. Dobra. Dobra, coś takiego. Tu przyłapać. Dobra. Mamy teraz następną, zostawimy na tej samej. Tutaj na 4.
też 16,5. Tak. 16,5. Tu wystawimy 4 z tej strony. 16,5. Dobra. No i dobra, takie coś. A dlaczego tutaj 4, a tam 5? No bo tam mamy na 20 tom, na 20 styropian. I znaczy 20 styropian idzie, a też na 20 mamy no. Znaczy na 20 styropian mamy, a wiadomo, że jak styropian przyjdzie, to trzeba będzie, no, trzeba będzie centymetr dodać na klej, także tak, żeby było 4 z tej strony i 4 z tej, no to trzeba to po prostu tak zrobić. Tam trzeba było po prostu 5 wysunąć. Dobra. Weź Iwan, byś mi sprawdził może co, linię, ja bym tutaj przekręcił. Tylko nie wiem, czy na dół chcesz zejść? Chyba na dole będzie lepiej, co? Tak, mówiliście jeszcze. Minimalne do siebie. Takie coś. A tutaj łączenie? I na minimalne, to milimetrów pięć. Tu jest tak na równo teraz? 5 od siebie. Dobra. Tyle? Jeszcze troszkę? Jeszcze troszkę. Kurde, uważaj. A, bo tu mam przyklejone, sorry. Takie coś? Takie coś. Dobra. Przyłapać to. Dobra, siedzi. Przylukniemy z góry, jak to wygląda. No, pięknie. Coś takiego. Tak, aż, no, aż pała pięknie, no. Dokładnie. Dobra, dobijemy. Podobijać to. We'll be right back.
No i dobra, w tym odcinku byłoby to na tyle. Jeżeli chodzi o tą stronę, to już mamy ją skończoną. Tak jak widzicie, gzymsy są wykończone. Orynowanie zrobione, okno obrobione. Tutaj pokażę mniej więcej, jak tutaj to wykonuję. Jak to zrobiliśmy, zaraz założę sobie. Zaraz będziemy się zwijać. Także coś takiego. Tutaj widzicie, już jest ogniomurek. Znaczy ogniomurek, taka tyka zrobiona. Fajnie, bez widocznych wkrętów. Tutaj przód wykończony. Zakończony, rynnę daliśmy do końca. Tutaj jeszcze tylko trzeba będzie zrobić takie wykończenie obróbki po prostu, że tutaj całą taką, no to się pewnie przytnie lekko, damy całą taką jedną długą blachę, żeby zakryć, no bo tutaj będzie ocieplenie dochodziło. Oczywiście trzeba tutaj wysunąć, żeby zakrywało to ocieplenie. No i to było tutaj na tyle. Wyderki już tutaj nie kombinowaliśmy, kręciliśmy po prostu na wkręty, no bo byłoby dużo zabawy, żeby tutaj zrobić bez widocznych wkrętów. No i tak tutaj mamy kręcone te wkręciki z tej strony, to bez sensu było to robić. Tutaj okno, jak widzicie, zarobione. No blaszka tutaj jest wygięta, a tutaj kosem zagięta, tak żeby to ładnie było wyglądało. Zaślepione te wszystkie no, boczki. Linie są zachowane, także to jest najważniejsze. No, tutaj przy następnym oknie jutro może, jak zdołamy zejść z tamtej strony, no to pokażę jeszcze w następnym filmie, jak tutaj okno jest wykańczane, tak żebyście po prostu mieli pogląd, jak to zrobione. Nie wiem, czy tutaj jeszcze te attyki pokazywać. No attyki, tak jak widzicie, z tamtej strony tak samo i z tej. No tutaj robimy taką krótszą, dlatego że po prostu jak woda sobie leci, spływa tutaj, no to tutaj ten krótki odcinek, żeby dużej ilości wody nie leciało tutaj, no bo wiadomo, tak mi się wydaje, że tak po prostu jest lepiej. Dlatego tak działamy. No i tak to wygląda. Patrz na ten nowy, widzicie, tutaj jest przełamany tak, tak, tak i tutaj do dołu, dlatego tutaj mamy możliwość wkręcenia. Dlatego tu tą pierwszą łatę robimy nie na 32, tak jak tam jest w instrukcji, tylko robimy na 31, ze względu na to, że jak mamy wcięte haki tutaj na krokwiowe, to po prostu ten prawie centymetr nam odchodzi na tym haku, jak jest tutaj prawie w poziomie łapany, znaczy tu w pionie. Dlatego po prostu tej obróbki pasa nadrynnowego byśmy nie dosunęli, a tak to idealnie ładnie pasuje pod 32 tutaj. No tutaj zarabianie tak jak przy kominie, tak jak widzicie, przełamany narąbek tutaj zaklepany po prostu na drugą stronę króciutko. Tu wkręcił wkręcony, a tutaj mówię, będziemy się bawić, to odetniemy i zrobimy po prostu jeden cały z tej strony tak samo. Jak z tamtej. No ale to zobaczycie później, jak to będzie wykończone. Ładnie linie są zachowane. Także coś takiego. Widzicie, linie są mniej więcej zachowane. Jest to jednak kurcze pokrycie, powiem wam szczerze, że jest, no jest wymagające. No, tutaj trzeba będzie lekko poluźnić jeszcze wkręcika. Widzicie, jak podstaje. Tu trzeba będzie go poluźnić, no bo niestety, ale już wyje do góry. Także takie rzeczy naprawdę tutaj przy tym tego typu pokryciu trzeba naprawdę zwracać uwagę, żeby ono wszystko ładnie pasowało. Tutaj jeżeli chodzi o dach na garażu, no to jeszcze nam zostało tutaj do doklejenia standardowo tutaj podłóg
no, dociąć membranę i dokleić tutaj po prostu na taśmę połączenie z pasem nadrennowym. No tutaj doklejenie do końca tych attyk. No i tutaj narożniki jeszcze trzeba dobrze wykleić, no bo tutaj nie robiliśmy, bo padał deszcz, trzeba po prostu tutaj ładnie zakleić, tutaj dokleić tą stronę jeszcze ładnie i dołożyć tutaj tylko obróbeczki na startówkę, tak jak z tej strony, tak jak tutaj od góry robiliśmy na startówki i tak, żeby po prostu nie było wkrętów widać od góry. No i to by było na tyle. Oczywiście tu musimy pamiętać, żeby zrobić odstawkę od elewacji, no bo tu będzie 20 cm styropianu, liczymy tutaj 21, gdyż po prostu no, centymetr zawsze doliczam na klej, także zrobimy tutaj sobie na 5 cm jeszcze odstawkę przełamaną, żeby ewentualna ta woda, która tutaj będzie, no jak będzie ten styropian dołożony w tą stronę tutaj, to żeby po prostu była odstawka, no, żeby była odstawka od elewacji, żeby ta woda, która będzie leciała tu po elewacji, bo nie oszukujmy się, na pewno będzie leciała, to żeby po prostu nie leciała dalej z brudem do dołu, tylko odcinała się od elewacji. No i co, tutaj to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o garaż. Jeszcze pokażę, jak to z dołu wygląda. Od przodu garaż wygląda tak. Tutaj jeszcze mamy do dołożenia płyty OSB, podocinać tutaj pod spodem, dołożyć na grubość tej, chociaż tutaj nie wiem, niby nie jest to takie wymagane, no ale dołożymy, bo są te skrawki, także się podokręca takie, gdzie z całej nie wychodziło. Tak samo tutaj narożniczek, tutaj też trzeba będzie wkręcić taki kawaleczek. No i to takie coś, tutaj nic nadzwyczajnego i jakichś mega trudnych rozwiązań nie ma, że takie coś. No rurę jeszcze zamontować spustową, też na prosto. No i tyle. Druga strona dopiero jest tam zaczęta, ale pokażę, jak to wygląda. Obejdziemy może. Pokażę tak z daleka, jak to tak wygląda. Coś takiego. Oczywiście tu będzie wszystko bezokapowe, dlatego rynna jest, no rurę widzę, trzeba będzie troszeczkę do góry podsunąć, bo się opuściła, i farmery od tyłu wkręcić, żeby się nie wysuwała, bo się lekko wysunęła. Powiem szczerze, że tutaj jest bryza, ja jakoś kurczę za bryzą nie przepadam, dlatego no, ja preferuję ogólnie galeko, jeżeli już jakieś metale, no to inne producenci wchodzą w grę, no ale kurczę, powiem szczerze, że z bryzą mam kiepskie doświadczenie, nie wiem jak wy, jak uważacie. To jest chyba jedna z najtańszych orynowań na rynku. No ale ja ogólnie ich nie polecam, no bo po prostu źle mi się nimi montuje. Nie jestem co do nich przekonany, no i miałem też ładnych parę lat temu no, reklamację, bo się odbarwiało mocno. Tam, nie wiem czy w poprzednim filmiku na temat gąsiorów nie mówiłem, o co mi chodziło. Tak jak widzicie w linii, jak się tak spojrzy, nie wiem czy to będzie widać na filmie, ale jak w linii się spojrzy, to po prostu ten gąsior się równa z tymi garbami, prawda? Że on nie wystaje do góry. No bo generalnie jakbyśmy nabili łatę i no, nabilibyśmy łatę i byśmy nabili od góry deski, no to te 2,5 cm już by poszło do góry. Wiadomo, że też byłoby tak dobrze, no ale ten gąsior już by tak wyglądał, taki, no, tak by odstawał dosyć mocno. Nie wiem czy, no generalnie mi by się to nie podobało, dlatego zrobiłem po prostu tak na tą listwę wentylacyjną. No można jeszcze kombinować, po prostu wyciąć to i zrobić z tą deską, tylko wtedy trzeba po prostu tam robić blachę perforowaną, żeby to miało ręce i nogi. Druga strona
Zaraz pokażę, jak wygląda. Tu chłopaki działają. O, tak jak widzicie, już chłopaki kręcą blachę, dokładają i attyki schodzą do dołu. Przy oknie tutaj to pokażę co i jak jutro już będziemy działać i dojedziemy do okna. No, pewnie przestawimy rusztowania i zaczniemy tak samo i ordynowanie dalej robić, tu wykańczać. No, także takie coś. Tam jeszcze jeden kominek jest wstawiony z tej strony, od góry. Chłopaki się trochę pospieszyli, no ale na szczęście tak w porę zauważyli, żeby później nie trzeba było wchodzić, bo po tej blasze to wiadomo jak to wszystko jest wygodnie wchodzić. No i tak. No, także widzicie wszystko, jak to wygląda. Jeżeli film się podobał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mi kanał. No i do następnego. Cześć.